Siemanko, Lipiński wrócił w dość nietypowym stroju, ale nie, od razu mówię wam na wstępie, że nie, nie będę występował w żadnej kontynuacji Breaking Bad. Why not? Ja po prostu dzisiaj chciałem wyglądać jak naukowiec, ktoś, kto na co dzień pracuje w laboratorium i mam nadzieję, że mi się to udało, bo właśnie dzisiaj będzie o naukowcach i o pewnym fantastycznym golu. Zanim jednak przejdziemy do głównej części filmu, to jak zwykle jedno małe pytanko do was. Który z obecnie występujących piłkarzy byłby w stanie powtórzyć ten niesamowity wyczyn Roberto Carlosa i strzelić taką kosmiczną bramkę? I attention, la trajectoire, Fabien. Extérieur du pied. Il est rentré. Extérieur du pied, quel extraordinaire pas de. Extérieur du pied. Il s'est mis pratiquement en face au ballon. Et un but sensationnel. La façon dont il s'est placé devant le ballon laissait augurer qu'elle allait frapper de l'extérieur du pied. Czekajcie moment. Mamy chyba jakieś zakłócenia. Co się dzieje? Co się dzieje? Ej! Dzień dobry, fangalowicze z tej strony, Arwin. Jesteśmy właśnie w Ergolu, gdzie już niedługo w sprzedaży będą najnowsze buty Nike Phantom Vision. Napiszcie w komentarzu, który piłkarz, może ktoś z mundialu, może jakaś gwiazda z mundialu, który piłkarz według was powinien zostać odsłoną najnowszej edycji Nike Phantom Vision? Czekam na wasze komentarze. A teraz bez przedłużania zapraszam was do filmu Mikołaja, w którym pokażę wam trochę ciekawostek na temat mistrza podkręcania, który na pewno z takim butem wykręciłby jeszcze więcej wykręcanych bramek. Mikołaj, Roberto Carlos. Uff, jak dobrze, że to byłeś ty, Arwind. Dzięki wielkie. No a teraz przechodzimy do tego, który ze stojącej piłki potrafił robić prawdziwe cuda. I jedziemy z Carlosem. Cud. Bramka zaprzeczająca prawom fizyki. Niesamowite szczęście. Takie określenia można było najczęściej usłyszeć po zakończeniu spotkania Francji z Brazylią 3 czerwca 1997 roku. Nad Sekwaną rozgrywano wówczas turniej towarzyski, w którym poza trójkolorowymi i Canarinhos wzięli udział także Anglicy oraz Włosi. Mecz otwarcia pomiędzy przyszłymi, jak się okazało rok później, finalistami Mistrzostw Świata zakończył się wynikiem 1-1. A pierwszy gol turnieju padł właśnie po strzale Roberto Carlosa. I to o nim po ostatnim gwizdku sędziego mówiło się najwięcej. I nic w tym dziwnego, bo chyba nigdy wcześniej ani później nikt podobnego strzału jak ten w wykonaniu Brazylijczyka nie widział. W 21 minucie pojedynku z Francją Brazylijczycy wykonywali rzut wolny po tym, jak chwilę wcześniej około 35 metrów od bramki strzeżonej przez Fabiana Barteza faulowany był Ronaldo Luis Nazario de Lima. Golkiper drużyny gospodarzy wiedział doskonale, że nawet z tak dużej odległości piłka po strzale Carlosa może wpaść do bramki, gdyż niewysoki obrońca słynął przecież z niesamowitej siły. Potężne uda już wcześniej niejednokrotnie pozwalały mu na przełamywanie rąk bramkarzy. Dlatego Barthez polecił kolegom z pola ustawienie czteroosobowego muru, licząc na to, że rozbije się na nim pocisk wystrzelony przez Roberto. To, co stało się jednak później, wprawiło w osłupienie nie tylko bramkarza Francji, ale też piłkarzy, trenerów obu drużyn oraz wszystkich tych, którzy na trybunach lub przed telewizorami oglądali tamto spotkanie. Carlos wziął długi rozbieg i huknął jak z armaty, a piłka poszybowała nie nad murem, lecz o dobry metr obok niego. Co więcej, wykonawca rzutu wolnego uderzył futbolówkę zewnętrzną częścią stopy, nadając jej niesamowitą rotację. Kompletnie zszokowany Barthez mógł tylko przyglądać się, jak piłka po pięknym łuku wpada do jego bramki, ocierając się po drodze jeszcze o słupek. Zresztą, co tu dużo mówić? Zdecydowanie lepiej będzie to zobaczyć. Oglądać tego fenomenalnego gola i zastanawiać się, jak w ogóle mógł on paść, można w nieskończoność. Ale pierwszy lepszy Kowalski i tak nie będzie w stanie tego pojąć. Sorry, Kowalscy. Doskonale wiedzieli o tym naukowcy, którzy postanowili przeanalizować uderzenie Carlosa pod kątem fizyki, by móc jednoznacznie orzec, czy piłkarz rzeczywiście zaprzeczył jej prawom, czy też nie. Dwaj uczeni z L'École Polytechnique w Palazzo, niedaleko Paryża,
Christophe Clanet i David Kerr niezliczoną ilość razy odtwarzali strzał Carlosa, biorąc pod uwagę różne czynniki, które mogły ewentualnie wpłynąć na zachowanie piłki po tym, jak poszybowała ona z prędkością prawie 140 km na godzinę. Sam zdobywca bramki po latach stwierdził, że jego gol był po prostu cudem. W te zazwyczaj nie wierzą jednak naukowcy, jak się okazało rzeczywiście. W 1997 roku siły nadprzyrodzone ani zwyczajne szczęście nie pomogły Carlosowi w otwarciu wyniku meczu z Francją. W 2010 roku przedstawili wyniki badań, które następnie szerszemu gronu odbiorców udostępniło pismo New Journal of Physics. Z artykułu w nim opublikowanego wynika jasno, że uderzenie Carlosa jak najbardziej można powtórzyć, ale są ku temu potrzebne pewne czynniki. Po pierwsze, piłka musi zostać kopnięta z bardzo dużą siłą, odpowiednią rotacją i ze znacznej odległości. Gdy tak się stanie, futbolówka może zachowywać się, mówiąc kolokwialnie, dziwnie. Trochę tak jak po zetknięciu stopy z miejscem na piłce, w którym znajduje się wentyl. Nie każdy więc może skopiować gola Carlosa, ponieważ potrzeba do tego przede wszystkim wielkiej siły. Aby dojść do takich wniosków, dwaj naukowcy z francuskiej Politechniki musieli wykonać rozmaite doświadczenia. Clanet i Kerr postanowili sprawdzić m.in. jak odpowiednio podkręcona piłka zachowałaby się w wodzie, gdzie nie działają na nią prawa grawitacji oraz turbulencje. W tym celu uczeni odwzorowali trajektorię lotu futbolówki o identycznej gęstości co woda. W wyniku tego okazało się, że im dłużej szybuje bardzo mocno podkręcona piłka, znacznie bardziej zakrzywiony zostaje tor jej lotu. Wpływ na to z kolei ma siła prostopadła, oddziałująca na kierunek ruchu futbolówki, co fizycy fachowo nazywają efektem Magnusa. Dr Clanet ponadto porównał tor lotu piłki względem kształtu ślimaczej muszli, w której krzywizna lotu wzrasta wraz z odległością do bramki, a to z kolei znacznie utrudnia jej zatrzymanie. Jak więc widzicie, wyjaśnienie tajemnicy przez lata towarzyszącej pięknej bramce Carlosa nie było chyba takie trudne. Ale powtórzyć coś takiego na boisku, no to jest dopiero sztuka. I na dziś to tyle z Laboratorium Lipińskiego. Mam nadzieję, że ta mała wycieczka Wam się podobała. Dzięki za to, że byliście ze mną do końca. Trzymajcie się i obiecuję, że widzimy się niedługo. To jest pewne. Nawet bardziej niż pewne. A na koniec naukowa piąteczka. Trzymajcie się. Hej! Yes, science! Okay.